Będziemy mieli więcej miast, miasteczek, które będą wpadać w ręce Rosjan. To jest negatywny scenariusz, który nie jest najgorszym, bo najgorszym scenariuszem jest scenariusz przełamania frontu, czyli dokonania niestety wyrwy w pierwszej linii obrony przy użyciu dużej liczby środków pancernych, przy użyciu przełamania, czyli środków przy użyciu czołgów i natarciu czołgowym w osłonie e, artylerii. Tych zasobów amunicyjnych Rosjanie mają dzisiaj pięciokrotnie więcej niż Ukraińcy, a sytuacja wygląda bardzo poważnie i mam nadzieję, że ta pomoc amunicyjna ze strony e, Europy trafi w najbliższych dosłownie dniach licząc e, na Ukrainę, bo przełamanie linii frontu nie, 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 nie kończy się spychaniem. Obrońców. Tylko kończy się wejściem y, na tyły wojska, wejściem w obszar y, odwodu strategicznego, czyli wojsk, które stanowią albo zaplecze logistyczne, albo są wycofane z bezpośredniej styczności, są nieprzygotowane do walki. Niestety kończy się y, bardzo głębokim y, rozłamem w linii frontu, y, co może przynieść katastrofalne skutki. Jakie? Jak, to znaczy, to będzie koniec wojny w To może doprowadzić nawet do dotarcia do pod Kijów. Tak. No to rzeczywiście. No ale... I o, uważam. To ryzyko jest kilku, kilkunastu procentowe, ale ono ale jest duże. niedoceniane.